Przed moim domem znajduje się coś strasznego, spójrzcie! Czy to jest moje ciało? Nie, co ono tutaj robi? Kto śmiał zabić Wujana? W sensie, tak nie do końca, bo żyje, ale jest to podejrzane. I widzimy tutaj też ślady, które idą gdzieś w tamtym kierunku. Więc zaraz odkryjemy, kto mi zrobił takiego nieładnego psikusa, zostawiając moje jakieś fejkowe ciało. Jakąś, nie wiem, udawaną Wujana udawanego. Masakra, idziemy za tymi śladami. Prowadzą gdzieś w stronę domku Paliona? Nie, patrz, tutaj dalej prowadzą. Idziemy przed siebie i zobaczymy, komu się na żarty zbierało, żeby takie coś mi zrobić pod domem. To mi się bardzo nie podoba. Ej, czekaj, czy te ślady prowadzą do ptycha domu? No zobaczcie, tutaj są jego ślady, w sensie w jego domku. I tutaj kolejne. I idziemy dalej, kolejny. Co jest grane? Dobra, gdzie to zaprowadzi w takim razie? Czekaj, czy my mamy zejść na dół? Tak, mamy zejść na dół. Chodźmy. To prowadzi do komputera. Widzimy. No to co? Wchodzimy do komputera i zobaczymy, co znajduje się po drugiej stronie. Zanim jednak to zrobimy, chciałbym wam przypomnieć, że na Voyage'u pojawił się nowy plakat, który możecie umieścić u siebie w pokoju. I w ten sposób będziecie mieć pokój Wojana, pokój Wojan Team, pokój Wojanowic. Mamy masę rzeczy, które możecie zakupić i stworzyć swój własny pokój wojanowicki. Mamy pościel, mamy teraz plakat, więc takie rzeczy są mega kozackie. A do każdego zamówienia dostajecie takie zdjęcie ręcznie podpisywane z autografem i to jest nowe zdjęcie, które ma ograniczony czas. Po jakimś czasie może zniknąć, więc jeżeli kolekcjonujecie zdjęcia, to wiedzcie, że już jest właśnie nowe, dodawane do każdego zamówienia. I co? Wracamy w takim razie, więc wbijajcie na Voyan Shop, a my wchodźmy do tego komputera. Trochę strasznego, co nie? Ale mam nadzieję, że tam nie ma nic złego. Uwaga! Yo! Wow! Ej, ej! Co jest? Co ty tu robisz? A co ty tu robicie? Ty nie żyjesz przecież. Jak nie żyję? No przecież... Właśnie. A co moje ciało robiło i ślady trzeba doprowadzące? Trzeba znaleźć impostora! Trzeba znaleźć impostora! Dobra, szukamy impostora. Kto... I słuchajcie, jestem crewmate'em! Crewmate, taki zwykły ziomeczek, który sobie chodzi i robi zadanka. Nic specjalnego. Natomiast mam bardzo ważną rzecz do zrobienia. Muszę znaleźć impostora, którym może być albo Kati, albo Palion, albo Nubek, albo Ptyś. Aż czterech impostorów jest potencjalnych, widzowie, więc musimy sprawdzić każdego. O nie, widzę Ptycha! Uciekam! Uciekam, czekaj, Ptycho robi zadanko? Robi zadanko. Patrzcie, robi zadanko. Wydaje mi się, że przeczyszczę wyczyszczę Ptycha. Czyszczę go, ponieważ, słuchajcie, on jest czysty. To nie jest impostor. Bo jakby był impostor, to pewnie by nas rozwalił, co nie? O, siema! Hejka! Hejka! Ptycho! Hejka! Dobra, jesteśmy clear? Chodźmy, chodźmy, chodźmy. Ej! Ej, dobra, tam jest Nubek, dobra. Chodź, tylko niech zobaczy, jak wyrzucam śmieci i będę wyczyszczony w ten sposób. Chodź, 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 chodź. On za mną idzie tutaj. Chodź, chodź. Zobacz, dobra, oglądaj, jak wyrzucam śmieci. Wyrzuciłem. Jestem czysty, jestem clear. Dobra, ej. Ej, dobra, idziemy wyłączyć reaktor. Teraz ktoś odpalił reaktor. Ej, gdzie jest Kati? Kati zniknęła. Widziałem Paliona, widziałem Nubka. Nie widziałem Kati. Dobra, ej, jest tu Kati, dobra. Kati i Palion. O co chodzi? Ktoś z nich, słuchajcie. Dobra, ja muszę się trzymać z Ptychem teraz. Będę się trzymał z Ptychem. Bo słuchajcie, Ptycho mnie wyczyści na pewno. Wiecie, nawzajem się wyczyścimy, słuchajcie, bo... Bo widzieliśmy, że jesteśmy clear. Widziałem, jak on robi O nie! Dobra. Halo, halo, halo. Kto to był? Kto to był? Szybko, to był szybko, zobaczcie się. To był poczekaj, Palion, poczekaj. Z Ptysiem i Stojtem byliśmy w jednym miejscu bardzo ale, dużo. Ale ja cię znalazłem teraz w nawigacji. Nawigacji? Nawigacji. Daleko, daleko to musiało być. Ale to jest daleko dziwne. Stąd. Kati, Palion też był z nami w tym. Tamtym, gdzie się łapki daje. No tak, no ja zrobiłem to z Kati. Co? Tak, no tak, tak. No. A ja mam ja chcę powiedzieć, że to jest niewinny. Tak, dokładnie. Tak. A dla mnie Kati jest niewinna. Co? Co? Czyli ty jesteś jak to winny? Ja? Nie! Nie, nie. Nie zgadzam się. Ej, mówiłam na początku, że to ptyzia. Ej, ale ja Ptyka, a ty Kati zagłosowałaś za szybko. Ja nie widziałem Krysia, ja widziałem tylko Krysia w tych, więc ja nie wiem, co. Dobra, robi, ale tak zanim szczerze. Zagłosujecie na Krysia, bo ja z nim chodziłem praktycznie całą rundę i się zastanawiam, dlaczego go oskarżacie. Właśnie! No, nie, ale ja nie oskarżam, ja nie oskarżam Krysia, ja po prostu, ja nie wiem, co on robił. Ja tylko mówię, że Kati, nie ten.
Kto włączył alarm? No właśnie impostor. Albo ptyś, albo Toit. Ja Palion! Nie! Ale ptyś powiedział, że jestem czysty, Kati, to co ty na mnie mówisz? Właśnie. Ale jakim cudem ja... Jakim cudem ciało wydarzyłem jak wyrzucam śmieci. W nawigacji teraz? W nawigacji... Ciało już tam siedziało chyba, nie wiem, ultra długo, ktoś musiał reaktor włączyć. No, ale dobra, ustalmy jedno, ja jestem czysty, bo Ptycho widział jak wyrzucam śmieci. Tak. Więc widział jak robię taskar, a potwierdzasz to, Ptycho? No mówię wam, to Ptysiu jest, albo dobra, no to nie jestem ja! A to czy Krysiu jest czysty? No ja chodziłem z nim całą rundę i jest czysty. Szachmat! No, dobra, nie, nie. Ale wy obaj się zachowujecie jakbyście byli we dwóch impostorami w ogóle, co jest? A może z dwóch? Czekaj. A ja chcę powiedzieć, że Palion ma oczy takie jakby kłamał. Dobra. Mam zdenerwowane. Ej, dobra, to czekajcie, my wszyscy byliśmy po lewej stronie. W czasie, kiedy ktoś nagle znalazł ciało. Palion jest podejrzany. Tak. Czemu, czemu ja jestem podejrzany i trzeba wyrzucić teraz jedną osobę? Nie. Ej, co? Tak, Ej, jesteś zabawny. Czemu? Nie można. Nie, dobra, nie wyrzucajmy nikogo, bo jak wyrzucimy, to potem impostor jedną osobę tylko rozwali. Trzeba Tak. Ja myślę, że to jest albo Kati, albo Palion. Mm-hmm. No miejcie mnie na oku. Zagłosowała. Miejcie mnie na oku jak nigdy. Dobrze, mnie też. Ja też ktoś mówię wam. A Kati nie umie kłamać. A ja go, chroniłem całą rundę, chodziłem za nim. No tak, to jesteś ty, dobra. No zobaczymy. Okej, widzowie, to jest podejrzane, bo oni we dwóch zachowują się jakby obaj byli impostorami. Coś tu jest nie tak. Albo jest to Kati, albo jest to Palion. Więc trzeba ich mieć na oku. Słuchajcie, problem jest z tym, że my musimy teraz z Ptychem chodzić razem. Gdzie jest Ptycho? Dobra, robimy zadanka. Zróbmy tutaj, ja muszę uploadnąć coś. Uploaduję filmik na YouTube'a. Mam nadzieję, że będziecie go oglądać. Dobra, robię zaraz rękę, dobra. Znaczy się rękę, kod muszę. Kodzik, szybko, kodzik. 1, 6, 5, 4, 1. Jest, dobra, zrobiłem. I teraz jeszcze kartę tutaj zrobimy, uwaga. O nie. Dobra. Dobra, zrobione, okej. Okay. Dobra, kto jest impostorem? Nie, dobra, zostaw mnie. O, Ptycho jest, siema. Siemano, Ptycho, znalazłem Ptycha. Ja zrobiłem wszystkie zadania, więc teraz będę chodził z Ptychem. Tak, trzymamy się tutaj razem, będziemy się obserwować. Czekaj, waypointy na górze, dwie osoby, okej. Są cały czas cztery osoby, co nie? Ptycho poszedł w lewo, na górze oni są... Dobra, czekaj, kafeteria. Ptycho poszedł do elektrykala. Czemu obaj są na górze, Kati i Palion? O co tutaj chodzi? Dobra, idę sprawdzić, o co tutaj chodzi. Ej, co oni robią? Co oni? Oni tutaj coś... Ej, dobra, Ptycho tutaj jeszcze jest. O co tutaj chodzi? Dobra, Palion jest podejrzany. O, lata tutaj Palion. Zostaw nas. Ej, nie, dobra, ktoś kogoś oskarży za chwilę. Dobra, biegamy. Ej, co tu się dzieje, dobra. Kati, jeszcze Kati jest podejrzana. Ja nie wiem, czy to jest Kati, czy Palion. Widzowie, jak myślicie, kto to jest? To, ej, dobra. To zrobił na bank Palion teraz. Tego by nie za... Co jest? Dobra, to jest Palion! O, dobra, tak, 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 widziałem, dobrze! Widziałem, to jest Palion, Kati! Na oczach, nie mogę! Od razu zdążył zagłosować! To jest Palion, Kati, to jest Palion! Ja daję na Paliona, bo Toit podobno robił zadanie na oczach Ptysia. Palion! Wybacz! Ale dziwne było to, że ja też biegałam długo z Palionem i on mnie wtedy nie zabił. Musiałem on zdobywał twoje zaufanie, Kati, bo on ale wiedział, że ty jesteś ja po jego myśli. Ja też z Tysiem biegałam długo, tylko z tobą Toitek nie biegałam. Ale Tyś mnie wyczyścił, teraz widzisz, Toit że on nie jest impostorem. Oczach, widzisz, Tyś mnie wyczyścił, Kati. On zabił na moich oczach. Nie wiem, właśnie to mnie dziwi, że ja biegłam i za Tysiem, długo od razu, biegłam za Tysiem. Od razu. Kati, zanim zagłosujesz, wiedz, że i widział mnie Ptysia, jak robiłem zadanie, wyrzucałem śmieci. Toit ma szybkie ręce, on to kliknął od razu, jak zabił. Ale, Palion, a co ty masz na swoje wytłumaczenie? Ego, że jestem słodkim ogórkiem.
Okej, ja nie lubię słodkich ogórków, więc na ciebie daję. Oj, to była Kati! Tojt! To była Kati, Tojt! To była Kati! Ona nawet, ona nie poczuła w ogóle żadnych emocji, jak zabiła ptysia. Ty przed chwilą na mnie mówiłeś. Oj, to jest nieważne, pamiętaj, że my bracia. Dobra, daję Kati. Dobrze. Daję Kati. Kurczę. Było blisko. Kurczaki, ale dobrze to zaplanował. O, widzowie, teraz druga runda i ja jestem impostorem. Let's go. Okej. Dobra, co może robić impostor? Może robić zadanie w elektrykalu, ale najpierw zobaczymy, gdzie każdy pójdzie. Dobra, idziemy. Idziemy z każdym. Słuchajcie, mamy plan taki. Aby pójść na dół. Dobra, nie widzieli, że tutaj idę. I idziemy patrzeć, kto co tutaj robi. Dobra, mam pomysł. Jak ktoś tylko tutaj wejdzie, to ja od razu zamykam drzwi, dobra. Zamykam drzwi tu. Robię killa, wchodzę tu, vent, dobra. Uciekam ventem tu, do tego zioma. Okej, wychodzę. I jak gdyby nigdy nic, sobie tutaj idę. I będę sobie robił fiolki, powiedzmy, dobra. Robimy fiolki, zamykam jeszcze te drzwi. O, już znaleźli? O, ja ci kręcę jak szybko. Sound resumed. Dobrze! To nie był ptyś, Nubek. Właśnie, RIP. Ja chcę powiedzieć, że może to być Palion. Hej! Co? Ja tylko widziałem, jak Leon przyszedł i nagle zostało zgłoszone ciało, a on zbiegał jakby z kafeterii. Zrobiłem zrobić kamienie teraz. Dobra, nie kłam. Ale dobra, gdzie jest ciało? Bo ty mówisz, że zbiegałem, a nawet nie wiadomo, gdzie jest ciało. Ja znalazłam ciało w elektryku, no to, ale... Jak mogłem zbiec po prawej stronie, jak po lewej stronie jest ciało? No normalnie, wenty, electrical medbay i z kafeterii. Okej. No ty gadasz w ogóle. Dobra, ja nie wiem, ja się gubię. Z prawej strony przyszedłem. Nie, z góry, z kafeterii, widziałem. Dobra, skoro to, nie ja... Co, kłamie, i nie mogę. Ptysiu, to albo Palion, albo Tojtek. A Kasia, a ty widziałeś, jak ja robiłem to zadanie, nie? Jakie? Nie patrzyłam, ale byliśmy zamknięci cały czas. Stałem przed tobą, chciałem, żebyś zobaczyła, jak śmieci wyrzucam. Ptyś robił zadanie, bo nie mogłem kliknąć tych kamieni, ale ja z prawej strony biegłem. Z prawej strony. Ale na pewno to nie był ptyś, bo my naprawdę długo byliśmy w tym kółku tam zamknięci, gdzie jest paliwo. I ktoś po prostu zamknął drzwi wszędzie, więc albo Palion, albo Tojt. Że ktoś umie grać, bo zamknął drzwi. Zamknął drzwi, ale... Kto wie, czy to nie był Palion w takim razie, chyba, bo on lubi w sumie grać. Ej, czemu ja? Naprawdę to nie jestem ja. Wybiegł stamtąd, wybiegł i zamknął drzwi. A wy gdzie byliście? Ty, Kati, znalazłaś ciało, a Ptycho? Gdzie był? Ja w storage. No, storage. On był tam, gdzie się śmieci zrzuca. Aha, a Palion? Ja nawet nie dotknąłem lewej strony. A Palion gdzie był? Prawie ja storage na samym dole skończyłem, z Ptychem byłem, idealnie obok niego. Nie, to nieprawda, ja... To blisko elektrykala, ja byłem w Weaponsach. Ale to Kryś też był tam, to może on. Ja byłem po prawej stronie na maksa, więc... No nie wiem. Ja nie widziałem, jak robisz tutaj zadanie, ale wiem, że byłeś długo tam, tylko mogłeś też z drugiej strony zrobić to, w sensie zabić, i wybiec, i zamknąć ale te drzwi. Ale Kasia, ja przecież co chwilę mówiłem tobie, znaczy mówiłem, pokazywałem, żebyś zobaczył, jak śmieci wyrzucam. Dobra, nie ma pewności, który to będzie, więc może skipnijmy po prostu. Dajmy skipa, naprawdę jestem niewinny. Ale Kryś, taski tasków nie mamy w ogóle. A, dobra, to prawda. To mówi prawdę tutaj Ptycho akurat, on nie jest impostorem. A ty duchu też rób! Nubek w grobie nie robi. Ptycho jest czysty, on mówi, żeby taski robić. Dobra, widzowie, i teraz jest pięknie, bo oni się gryzą, oni się wszyscy gryzą. Nubek odpadł, został jeszcze Palion, Ptycho, więc teraz pytanie, trzeba będzie wyeliminować któregoś z nich, powiedzmy... Paliona czy Ptycha? Ptycha! Ptycha będzie najlepiej wyeliminować. Wtedy Palion będzie podejrzany najbardziej. Dobra, widzimy, że dwóch jest tutaj. Ej, oni robią wszyscy taski, muszę się śpieszyć. Muszę znaleźć Ptycha na pewno. Gdzie jest Ptycho? Dobra, widzę, że oni wszyscy poszli tam, więc zróbmy O2. Dobra. I ja tutaj będę robił kodzik. Będę czekał, aż ktoś tutaj przyjdzie. Czy ktoś tutaj przychodzi w takim razie? Ja będę kodzik wpisywał, słuchajcie, żeby było widać, że jestem czysty, co nie? Dobra, jeszcze tutaj. 68408. Dobra, wpisałem kodzik i jest git. Naprawiłem. Dobra, naprawiłem, jak gdyby nigdy nic. Idę z powrotem tutaj, patrzeć sobie na kamerki. Gdzie każdy jest? Widziałem, że Palion szedł tam na dole, dobra.
Wszyscy są po lewej stronie, wszyscy są blisko zbici siebie. Nie mogę nic zrobić w tym momencie, jak wszyscy tak sobie chodzą, co nie? Niedobrze jest, niedobrze. Okej, okay, jest ptycho. Jest ptycho, a gdzie jest reszta? Dobra, oni są tam, dobra. Muszę zrobić tak. Pyk, zamykam, pyk. Co? Co? Ej, dobra, nie zdążyłem, Katy to nas wbiła. Katy to nas wbiła. Dobra, ej, Palion był na górze, to jest podejrzane. Dobra, czekaj, czy ktoś idzie to zgłosić? Dobra, nikt tego nie idzie zgłosić, oni wszyscy poszli na górę, dobra. Zróbmy teraz elektrykal, dobra, zrobiliśmy elektrykal. A ja pójdę tutaj, ja pójdę tutaj. Jeżeli zobaczę ptyka, to go koszę. Chociaż nie, teraz jest Katy, teraz jest Katy z ten... z Palionem tam gdzieś po jakiejś stronie, muszę uważać, dobra. Musimy zrobić jakieś... O, dobra, zamykamy drzwi, tak po prostu. O, to jest Palion, dobra. Co? Czemu Palion zgłosił? A, halo? Drodzy ludzie! Drodzy ludzie! Ktoś mnie wcześniej zamknął w kafeterii, ale to już jest mało ważne. Kto nie zrobił wszystkich tasków? Ja. Mało zostało. Jak, ile ci, Krysiu, zostało? Jeden. Tak, ale nie słychać cię. Nie słychać cię. A tobie to i tyle zostało. Właśnie zostało... przerwałeś, Palion, robienie taska. Wszystko przez ciebie. O, dobrze. Nie. A czemu ty w ogóle zebranie robisz? To, no bo się, robimy. Bo trzeba zmotywować, żeby to wygrać może, co? Ja skipuję, podejrzane. Podejrzane. Jakbyś zaufanie próbował teraz zdobyć nasze. No bo... Ja wygadacie! Przeprowadzić test psychologiczny. Zrobiłem wszystkie taski już 5 sekund temu i się Palion. Kręcę tylko już. Nie jesteś impostorem. Nie. Oj, dobra. Nie, skipujmy, czekaj. Skipujmy. Udokumentowane mam, Krysiu. Patrzył się na mnie, jak wyrzucałem te kamienie i liście. Patrzyłeś się nawet na mnie. Nie widziałem tego. Jakiej kłamca? Co? No nie widziałem tego, dobra, to co dobra. Z widzieć? Widzowie zrównają cię z Dirtem. No. A ciebie z Dirtem. Uważaj se z takimi słowami, uważaj dobra. Se. Ale grubo, dobra. Ale tu, o, no widzisz, tysio. Patrz, jaki ty jesteś podejrzany. Ale się nie popłacz. Ej, dobra, oni się zaraz pokłócą, to jest idealna okazja do tego, żeby rozwalić teraz Katy. Skoro oni się kłócą, to słuchajcie, rozwalmy teraz Katy. Dobra, ja pójdę tu. Oni poszli w prawo, dobra. Ja mam plan taki. Zamknę kafeterię, zamknę storage'a. Nie mogę teraz zrobić niestety... O nie, muszę 30 sekund czekać, serio? Muszę 30 sekund czekać, dobra, mamy tutaj Katy. Mamy tu Katy, więc trzeba uważać. Katy poszła tam do reaktora. Dobra, ja muszę 20 sekund czekać, no nie mogę, za długo. Patrz, oni stoją teraz razem, oni stoją razem, nie jest dobrze. Oni chodzą jeden za drugim. O nie, czyli oni by widzieli, jak teraz rozwalam Katy. To jest problematyczne, słuchajcie, niestety, to jest problematyczne. Więc musiałbym włączyć światło. I za 7 sekund rozwalić kogoś. Dobra, włączmy światło. Dobra, włączmy światło, dobra, włączyłem światło. Rozwalam ptycha. Elektrykala nie mogę zamknąć. Dobra, robimy elektrykala. O, dobra. Dobra, i idziemy, słuchajcie, idziemy zgłosić ciało teraz. Idziemy zgłosić ciało. Report! O, dobra. Znalazł ptycha. Znalazłem ptycha. Storej, w korytarzu przy storage'u. Gdzie byliśmy? Z lewej czy z prawej strony? A najpierw powiedz, gdzie byłeś? Reaktor. Reaktor. Ja wiem, że ja nie pamiętam, gdzie ja byłam teraz. Ej, serio, nie pamiętam. A ty jak możesz nie pamiętać? A kto naprawił światło? Ja naprawiłem. Ja nie. Ja jakieś liście wrzucałam, to gdzie to jest? Liście to... storage. Czyli? To nie, storage i O2 są liście. O2 tam, no. A, no to daleko. To już wiem, gdzie byłam. Ale w jaki sposób, Palion, dostajesz się do elektrykala, gasząc, naprawiając światło? Ja, no, od storage'a. Okej. Bo ja do elektrykala wchodziłem od lower engine. A, ale zostało zgaszone światło, pobiegłem w lewo i nagle chyba kogoś zabiłeś. A ja mam pewne podejrzenia w ogóle. Jakby wcześniej, jak zabito nuba, to chwilę później ja biegłam i Toj był zamknięty z ptysiem. I ja w ostatniej chwili wbiegłam w to zamknięcie. Nie no, ale wbiegłaś? I czy to nie było czasami, wiesz, jakby tam nie są wenty. Ale to...
Palion my przecież nic nie mógł, wiemy. Palion mógł przecież wentem się dostać w takim razie do admina. Mógł zamknąć i kafeterię i storage'a. Ja se wiesz, portal gamma. Palion przecież był w kafeterii, więc mógł na luzie wentem się dostać do nas. No, to powiem wam, że było dla mnie troszkę podejrzane. Nie, w kafeterii nie byłem, nie byłem w kafeterii. Ale nie wiedziałam, czy to ptyś, czy to. No, ale to się nie wydarzyło, więc to nie ma co sugerować się tym kafem. No, moja ale droga. Ale to jest podejrzane zachowanie. No jest, to jest, ale podejrzane też jest to, musimy że Palion teraz szedł ze storage'a naprawić elektrykala, a ja w storage'u znalazłem ciało. Ale czemu ja cały czas? Czekaj, czekaj, jest nas trzech, no na pewno musimy kogoś wyrzucić w ogóle, żeby wygrać, tak? Ale bo, dobra, wy się kłóciliście z Ptychem przecież, co nie? No tak, bo on na mnie najeżdżał cały czas. Ptycho na ciebie zagłosował, co nie? Głosował na mnie. I czy to nie było powód do rozwalenia kolegi, który chciał cię zniszczyć? Nie, to nie był powód. Naprawdę go nie dotknąłem. No dobra. Nie wiem, Katy, co myślisz? No ja właśnie sama nie wiem, naprawdę oboje jesteście podejrzani. Ja czuję się jedyna niewinna w tym składzie. Utoit! Ej! Ty naprawdę na mnie zagłosowałeś? Utoit! Dobra, ja daję na niego. To jest za bardzo podejrzane. Ja skipuję chyba. Nie można, nie można, teraz impostor będzie. Szybko! Przegraliśmy, Kati! Brawo, przegraliśmy! Nie! Kati, przegraliśmy! Pięknie! Pięknie! Kati, po prostu przegraliśmy! Jak do tego doszło, nie wiem! Piękna gra, moi drodzy, się udała! I teraz jestem zwykłym crewmate'em. Ej, gdzie jest Nubek? Ej! Nie widziałem Nubka! Nie widziałem Nubka, co to oznacza? Czy Nubek jakby on został wciągnięty z powrotem do Minecrafta? Dobra, trzeba będzie to sprawdzić. Chodźmy czym prędzej tutaj robić zadanko. Oj, Katy, chodź. Katy, zobaczysz jak robię zadanie. Pobieranie zadania. Chyba, że Katy to impostor. A jest na to szansa. Jest na to szansa, ponieważ był już Palion. Byłem ja. Więc brakuje jeszcze, żeby była Katy. I wtedy będzie komplet. Idę do admina, bo w adminie mam jeszcze dwa zadania do zrobienia. Ej, Katy robi tutaj zadanko. Dobra, czyli Katy wydaje się czysta, skoro takie zadanko tam robiła. Ej, co się dzieje? Coś się stało? Jakieś zadanie... Stary, ja wiem, co tam się działo. Czekaj. Radioaktyw, dobra, idziemy tu. Katy naprawia. Ja tam nie idę. Dobra, ja idę z daleka, patrzę na wszystkich. Czemu Katy tutaj wszystkich zebrała? Dobra, dziwne to jest. Dobra, słuchajcie, nikt nikogo nie rozwalił. Czemu oni tutaj dalej stoją? Czemu Ptycho dalej tutaj stoi? Co Ptycho dalej tutaj robi? Okej, i wychodzę stąd w takim razie. Dobra, oni wszyscy są podejrzani. Katy tam coś robiła, tutaj uploaduje coś, filmik chyba na YouTube'a. No dobra, to ja tutaj kartę za pierwszym razem, uwielbiam kartę za pierwszym razem tutaj wsiądzie. Oj, Katy, zostaw mnie. Dobra, pięknie, udało się. Gdzie jest ciało? Dobra, widzę dwie osoby tutaj. Chodzą sobie. I nagle została jedna. A nie, czekaj. Trzymamy się tutaj, wszyscy teraz w trzech, które jesteśmy. Palion poszedł na dół. Ej, dobra, czekaj, idę. Ej! Ptycho! Czemu ty to zrobiłeś? To jest na moich oczach, to było tak bezczelne! Nie spodziewałem się tego po tobie! Nie dasz rady teraz tego oszukać. Ale nie! Słuchaj, ja ci powiem jak to było! Nie, to było tak, że ja... Nie, masz prawo się tłumaczyć, przynajmniej ja tutaj mam prawo do mojego głosu! Stoj, poszedł do Paliona i powiedział mu tak. Ja nawet posłyszałem, bo ja miałem podsłuch i powiedział mi do Paliona PO! I w sumie to go pokonał. I nie dlatego ja się na Toita. Jak ty stałeś nad tym ciałem? No bo mi się slagowało, nie mogłem zdeportować. Chłop, ja ci powiem tak. Przycisk szukał do zgłoszenia. A ty cicho, bo mówię, ty nie żyjesz. Mówię, grobu to nie był ptyś. Co? Co? Nie, no to był ptyś, przecież kurde, Toit. A ja byłem impostorem! To ja byłem impostorem!
Co? Dobra, zagłosowałem na Kati zagłosowałem. Nie no, Kryś. O, no to git. Kryś to jest taki łasek, nie? O, wiecie, no bo... że on przy tym ciele stał z 10 sekund. Czemu no, bo ja nie wiedziałem co zrobić! Ja nie wiedziałem, że was nie jesteście. Jezu! Mogłeś wziąć to na ręce i mnie wynieść. Jodź się kręcę, dobra, drugi los! Jestem zwykłym crewmate'em! Ja znowu nie wytrzymam, po prostu nie wytrzymam. Idę tu, słuchajcie. Idę tutaj. Dobra, robić te. Teraz muszę poczekać. Muszę poczekać. O! Reaktor. Ej! Czemu nikt nie robi zadań? Czemu nikt nie zrobił zadania, żeby odblokować ten reaktor? O nie, 20 sekund. Ja nie chcę w ten sposób przegrać. Ja chcę w normalny sposób grać. Czekaj, Katy, zobaczymy, czy wyrzuca. Wyrzuca? Czy nie wyrzuca? 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 Nie wiem, nie wyrzuca chyba. No halo! Wyrzuca te śmieci, czy nie? O co chodzi? Czemu Katy zachowuje się jak impostor? Dobra, wyrzuciła śmieci. Dobra, wyrzuciła, więc jest czysta. Powiem, że będzie czysta w takim razie. Fajnie byłoby teraz znaleźć kogoś. Powiedzmy tu, zamknijmy sobie drzwiczki. Dobra, zamknąłem drzwiczki. Lecimy to. Dobra, idę tu teraz do Paliona. Jest Palion, dobra, świetnie. Sprawdźmy na mapach. Palion poszedł z tej strony, Ptycho poszedł tam. Dobra, zamknę kogoś tu, wskoczę do Venta, z Venta się dostanę, powiedzmy tu. A nie, muszę wrócić, dobra. Może sobie stąd wyjdę, okej, i idę tu. Dobra, jak gdyby nigdy nic. Katy tam weszła, żeby sprawdzić, czy ktoś został rozwalony. Ja teraz włączam światła. Wyłączam światła, pięknie. I idę kogoś poszukać, w takim razie. Czy ktoś jest tutaj, z tej strony? Proszę, powiedzcie, że ktoś tutaj jest. Proszę, niech ktoś tutaj będzie. Dobra, Vent. Idę wentem tu, tu jest czysto. Wychodzę wentem tutaj. Nikogo tutaj nie ma, o co tutaj chodzi, no? O co tutaj chodzi? Dobra, spróbujemy wentem, dobra. Dobra. I vent, dobra. I teraz Kat jest tu, dobra. Idę wentem. I słuchajcie, zrobię tak. Zamknę tu. I zamknę tu, dobra. I teraz pójdę do reaktora, słuchajcie. Chyba, że jeszcze do venta się zdążę przetransportować. Zdążyłem się przetransportować. Tylko teraz za bardzo nie wiem, gdzie teraz przejść? Czekaj, gdzie ja rozwaliłem Ptycha? Zapomniałem, gdzie rozwaliłem Ptycha. Dobra, idę do reaktora, robię reaktor, jak gdyby nigdy nic. I teraz słuchajcie, zamykamy znowu światło, dobra. Ej, słuchajcie, mam szansę, 28 sekund, nie może nikt nic zgłaszać przez 28 sekund. I będzie git. Panie, jakbym dostał się gdzieś do nawigacji, to byłoby kozackie, to nie? Dobra, chodźmy tu, chodźmy tu, dokładnie. Dobra, zostały naprawione światła, więc jest git. Idziemy teraz tu. Oj, Palion, dobra, siema, co tam? Dobra, Palion tam ewidentnie coś kombinuje. Idziemy teraz tutaj dalej, dobra. O, dobra, idę tutaj. I słuchajcie, zgłoszę ciało, to będzie dobry... Ty, bo oni zadania prawie mają. Report, dobra, jest, zgłosiłem. I teraz, słuchajcie, odmutujemy się. I słuchajcie, o, to, halo. Dobra, nie wiem co Katia ode mnie chce, ale cały czas mnie goni. No goni, żeby sprawdzić, czy mnie zabijesz. Dobra, gdzie byliście? Nie. Zacznijmy od tego. To pierwsze. Kafeteria. To ja widział, jak śmieci wyrzucam. Widziałem, potwierdzam, jesteś czysta. Czyli jestem czysta, czyli to jest albo Palion, albo Toit, ale... Ja jestem clear. No, tego nie wiem, ale... Dobra. Ale to ty mnie goniłaś bez przerwy, ja uciekałem przed ale tobą. Ale ja mam dowody, że to nie ja. No tak, no to prawda, Katy widziałem, bo nawet stałem się, przyglądałem Przenatorowi. Tak, długo wyrzucałaś te śmieci, coś. Długo, no bo ale... zacięło mi się za pierwszy raz. No. Nie, jak zobaczyłem, że już wyleciały, to mówię okej, ale na początku myślałem, że mnie trolujesz, że wiesz, że myśli... Nie pozostawię tego tak! Czyli co? Czyli... dobra. A ty, Palion, gdzie byłeś? To jesteś ty! Kafeteria. Ja byłem w Electrical na początku. A kto zgłosił ciało? A gdzie ciało? Ja zgłosiłem, ale najpierw opowiem moją historię, żeby nie było. Co to za pisana historia? A proszę mnie nie oskarżać, panie Palionowy, bo to jest bardzo nieładne. Poszedłem do Electricala, bo ktoś włączył światło i zobaczyłem, że chyba Kat je już naprawiła, tak? No. Dobra. Z Electricala wyszliśmy sobie i sobie razem majstrowaliśmy coś przy storage'u razem, co nie? Fajna ekipka tam była, co nie? Fajna. No.
Nagle tak, pojawił się Palion, co nie? Nie mogłeś zabić, bo nagle pojawił dużo. Się Palion w tej ekipce, bo na początku w Electricalu nie było cię. Nie, nie było. No właśnie, byłem ja z Kati. Więc ktoś mógł wyłączyć światła i od razu rozwalić na przykład Ptycha. Nie. A potem pojawić się magicznie w Electricalu. Ale dobra, gdzie jest ciało? Ale co mnie jeszcze dziwi, że jak zamknęły się drzwi tam, gdzie się spuszczaliście właśnie, to byłam tam z Palionem przez chwilę. I no, on mnie nie zabił w sumie, nie? No bo mógł mieć cooldowna przez skilla, bo mógł już wtedy rozwalić Ptycha. Nie, my się ganialiśmy chyba z 40 sekund. Nie, Kati serio, mnie ja cały się goniłam, bo myślałam, że mnie zabijesz, ale ty mnie nie zabiłeś, więc... Ale to czemu w Electricalu nie było was razem? My nie było, bo ja robiłem taska, ostatni tas mi został. A gdzie ja robiłeś tego taska? Ja nie biegam to cały czas, ja prawej stronie. No to co ty mówisz, że cały czas biegasz z Kati? Skamujesz, bo nie biegłam za tą 40 sekund na pewno. Ej! To jest dobra. Czy... Ja wiem, że to jest Toit. I tego, jeżeli mam rację, to składacie się na McDonalda do mnie. I nie no, głosuję na ale ciebie. Ale Toitek, ty wiesz, że to nie ja i wiesz, że to nie ty, więc to Palionowy. Nie, błagam, nie róbcie pa, mi Palion! Tego. Pa, Palion! No przecież to jest Toit! Juuuu! To jest Toit, no druga mówiłem. Wygrana, let's go! Wygrałem McDonalda! Niemożliwe, nie? Wygrałem McDonalda! Jak do tego doszło? Nie wiem. Już w ogóle ci nie ufam. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij.